się w rodzinie takiej katolickiej, no takiej, jak mi się wydaje, przeciętnej katolickiej, czyli wierzącej, praktykującej od czasu do czasu, kłócącej się, pijącej, palącej itp. itd. Tak jak przeciętna nasza polska rodzina, tak? Chodzimy do kościoła, nie wiem, wielbimy Boga, zarazem robimy rzeczy, które się w ogóle Bogu nie podobają, które nie mogą pochodzić od Boga. Ja w takiej rodzinie się wychowałem, w bardzo młodym wieku straciłem rodziców, w bardzo młodym wieku zeszłem na drogę takiego buntu, gdzie zacząłem się strasznie buntować. Ja wtedy już się buntowałem przeciwko Bogu, ale ja tego nie rozumiałem, nie? Ja po prostu narzekałem na to, że nie mam rodziców, nie mam taty, nie mam mamy, jestem biedny, gdzieś w zakładach wychowawczych jestem, tak? Zacząłem już się buntować, zacząłem kraść, zacząłem ćpać, zacząłem palić papierosy, zacząłem popełniać przestępstwa i można powiedzieć z roku na rok coraz większego kalibru, gdzie na przestrzeni lat, ojej, będę musiał policzyć, to będzie na przestrzeni lat około 20 paru lat, od najmniejszych przestępstw do największych, ja po prostu w każdej warstwie społecznej, w każdej tej warstwie gdzieś tam narkoman, alkoholik, bandyta, kryminalista, psychopata, idiota i cokolwiek innego byście temu nie przypisali, to ja w tej warstwie byłem, tak? Spędziłem 15 lat w zakładach karnych, przesiedziałem w różnych zakładach karnych, przeważnie na oddziałach o zaostrzonym rygorze. Ani żadna resocjalizacja mi nie dawała rady, żaden psycholog, żaden psychiatra, ani rodzina, ani bliscy. Chociaż miałem wielu ludzi, którzy wyciągali do mnie rękę, nigdy nie byli w stanie nic w moim życiu zmienić. Stosunek do Pana Boga miałem taki, no nie wiem, jeżeli jest, jakkolwiek by nie był, to musi mnie zrozumieć, tak? Ja nawet w tym bagnie powiem wam, że naprawdę byłem psychopato, idioto na maksa. Na maksa, naprawdę. Pan Bóg zrobił wielką rzecz, nie otwierając tutaj tego mózgu, po prostu sprostował, całkowicie odmienił moje myślenie, sposób mojego życia, mojego, nie wiem, funkcjonowania w społeczeństwie, tak? Ja do takiej rzeczy, które nawet nie chcę tutaj wypowiadać, do czego ja dopuszczałem w głowie swojej. I dziękuję Bogu, że nigdy nie urzeczywistniłem tych rzeczy. Dziękuję Bogu, że nigdy nie zabiłem, nigdy nie zgwałciłem, ale byłem za tym, żeby to robić. Po prostu byłem takim podłym człowiekiem. Byłem, aż mi łzy się cisną do oczu, na samym podole, nie? Dziękuję Bogu każdego dnia, dziękuję Jezusowi, że mnie uratował, że mnie wyrwał z tego dna. Nawiązując jeszcze do stosunku Pana Boga, no, ja uważałem, że jeżeli Pan Bóg w ogóle jest, jeżeli jest jakiś Jezus, to On musi mnie naprawdę zrozumieć, tak? Że, bo wszędzie złodzieje. Politycy kradną, milicja kradnie, wszyscy źli. Ja nie widziałem, że ja jestem zły, tak? Ja ćpałem, kradłem, nikogo nie szanowałem, nie szanowałem nawet swoich bliskich. Chociaż mi się wydawało, że ich kocham, bo moje kochanie polegało na tym, że ja sobie wyobrażałem w swojej głowie, jak ktoś zrobi krzywdę mojej siostrze, bo tylko siostrę miałem, to jestem w stanie za swoją siostrę zabić. To było moje kochanie, nie? Tak je kocham. Ale ja nic jej nie dałem w życiu. Ja cały czas, ona po nocach płakała, jak ja wychodziłem i nie wiedziała, gdzie ja jestem. Ja jako takie dziecko już dopuszczałem się naprawdę bezwzględnych przestępstw. Możecie nie wierzyć, po 10, 11, 12 lat jak miałem, napadałem na ludzi, grupkę oczywiście młodzieży, kaleczyliśmy tych ludzi, okradaliśmy, robiliśmy wielką krzywdę i nigdy za to konsekwencji nie ponieśliśmy, bo nigdy nikt nas nie podejrzewał o to. No gdyż zawsze nawet jak poszkodowany był przesłuchiwany, to twierdził, że go pobili wyżsi mężczyźni, rośli, wysportowani, nigdy wstydzili się mężczyźni przyznać, że to grupa dzieci ich po prostu w ten sposób potraktowała, tak? Ja stawałem się coraz bardziej bezwzględny, coraz bardziej, nie wiem, pyszny w sobie, tak? Unikałem kary, unikałem konsekwencji za swoje czyny i rosłem w pychę taką. Trochę się pogubiłem, bo trochę tremię, ale jeżeli chodzi mi o to, zawsze w tym swoim wyobrażeniu miałem Boga, który nawet toleruje to, co ja robię. Boga, który jeżeli jest, to musi mnie zrozumieć, że ja taki jestem, że ja to robię. Nawet nieraz byłem tak byłem, nie wiem, omotany diabelskim jakimś myśleniem takim. Ja teraz to mówię diabelskim, bo wcześniej tego nie wiedziałem, że to diabeł tak działa w ten sposób. Diabelskim myśleniem, że ja byłem w stanie sobie nawet wytłumaczyć, że jeżeli ja napadam człowieka, robię mu krzywdę, to może być tak, że ten człowiek jest tak zły i podły, że po prostu Bóg moją ręką mu sprawiedliwość wymierza, nie? Ja potrafiłem sobie wszystko wytłumaczyć. I wiem tak, że diabeł działa, że kimkolwiek my nie jesteśmy, gdziekolwiek nie jesteśmy, to diabeł nas może omotać, nasze mózgi w ten sposób, że my zawsze będziemy się czuli dobrze. Że my w ogóle możemy czekać i nawet jak Bóg jest, to Bóg to zmienia. To jest kłamstwo, diabelskie kłamstwo. Ja któregoś dnia, powiem wam, obudziłem się w więzieniu po 15 lat prawie więzienia, w zakładzie karnym, gdzie zacząłem po prostu wołać do Boga, tak szczerze z serca, zawołałem do Boga, mówię, Boże, jeżeli kim jesteś, kimkolwiek byś nie był, bo trochę tak, jak zacząłem rozmyślać na temat wiary, to trochę zgłupiałem, tak? Bo sobie myślałem, i prawosławie, katolicy rzymscy, katolicy tacy, buddyści, hinduiści, tych wiar 1200 wkoło nas jest różnych denominacji i teraz człowiek nie wie, gdzie iść i w którą stronę ruszyć. I zacząłem ze szczerego serca szukać Boga i zawołałem, Boże, jeżeli jesteś, to albo zabierz mnie z tego świata, albo po prostu objaw mi się.
I w tym czasie też chciałem popełnić samobójstwo. W taki sposób sobie znalazłem w zakładzie karnym, że po prostu załatwiłem sobie dużą ilość narkotyków i potrafiłem sobie tą amfetaminą, chciałem popełnić samobójstwo. Doszło do tego, że po prostu ja w danym momencie miałem takie objawienie Bożej obecności, że usłyszałem takie jestem po prostu, tak? No i na zdrowy rozum później sobie pomyślałem, no dobra, no ćpasz, jak już otrzeźwiałem trochę, tak? Karetka odjechała, zostawili mnie, otrzeźwiałem trochę. Teraz wiem, że to diabeł, wtedy myślałem, że to moje myśli, tak? Że przychodzi do mnie myśli, mówiąc, ćpasz, chlasz tyle lat tych różnych środków, dopuszczasz do siebie, może to halucynacja jakaś, może to jakieś urojenie twoje, masz jakąś jazdę psychiczną i po prostu zwariowałeś, tak? No ale od tego czasu ja zacząłem przeżywać coś takiego, jak zacząłem, Duch Święty zaczął mnie przekonywać o tym, że w moim życiu jest grzech i co jest grzechem, że co jest złe w moim życiu. Ja to zacząłem zauważać. Na mojej drodze zaczęli stawiać ludzie, którzy zaczęli mówić mi o Bogu. To byli ludzie z różnych denominacji, to nie byli ludzie, to byli też, czasami między się zdarzyli też i katolicy, nie? Ale to byli ludzie z różnych denominacji, mówili mi o Bogu, mówili mi o tym, że Jezus jest, że to nie jest bajka, że to nie jest jakaś abstrakcja, że to nie jest jakaś fikcja. Ja do tego Boga zacząłem się modlić. Takimi prostymi słowami pomodliłem się do Pana Boga tak, co ciężko mi przyszło, powiem wam, nie? Pomodliłem się swoimi słowami tak, Panie Jezu, jeżeli jesteś, to proszę Cię, przejmij moje życie. Weź moje życie, bo ja już nie daję rady sobie. Nie chcę żyć w takim bagnie, jak żyję. Nie chcę robić tych rzeczy, które robię, ale jeżeli nie ma nic, to nic nie ma dla mnie sensu. To szczerze, po co ja mam żyć? Po co mam w takim świecie istnieć? Jeżeli nie ma ani Boga, nie ma... A jeżeli jestem taki obłudny Bóg, gdzie wszyscy robią, co chcą, ja tylko w niedzielę rączki do Pana wznoszę i mówię, że wszystko moje przebaczone i dalej można hula i dusza piekła nie ma, to po prostu ja takiego Boga nie chciałem. I Pan Jezus, powiem wam, uratował mnie. Ja, ta piosenka tak bardzo do mnie przemawia, bo jestem jednym z tych uratowanych, za co każdego dnia dziękuję Bogu. Ja od 2012 roku, odkąd przyjąłem Pana Jezusa Chrystusa do swojego życia, powiem wam, że Pan Bóg uwolnił mnie od narkotyków, co żadna terapia mi nie dawała rady. Uwolnił mnie od alkoholu, co żadna terapia mi nie dawała rady. Uwolnił mnie od papierosów, od jakichś jazd dewiacji seksualnych, od różnego rodzaju rzeczy, które w mojej głowie były i z którymi nigdy bym sobie nie dał rady bez Jezusa Chrystusa. I wiem, że to zrobił Jezus Chrystus. Każdego dnia Mu dziękuję za to i każdego dnia jestem wdzięczny. Na dzień dzisiejszy mam wspaniałą żonę, która siedzi tam na wózku. Też Bogu dziękuję każdego dnia za żonę. Mam żonę, mam dzieci, mam normalną rodzinę i Bóg coraz bardziej mnie doświadcza, objawia mi się i mam wielką łaskę, że mogę po prostu mówić o Bogu, radować się Nim i każdemu człowiekowi objawiać, oznajmiać, to jaki wielki i święty jest Bóg, że jest Bogiem żywym, że jest Bogiem realnym, że to nie jest bajka. Naprawdę, ludzie, możemy być w święcie przekonani, że jest tam fajnie, tak? Możemy być na różnych warstwach społecznych, tak? Ja wynoszę się z takiej patologii, gdzieś tam kryminał, ćpun, narkoman, alkoholik. Są ludzie, którzy może żyjecie teraz zdrowi, szczęśliwi, może dobrze wam się wiedzie, macie biznesy, może jesteście bardzo dobrze wykształceni, politycy, prawnicy, różni ludzie. Ale każdy gdzieś idzie na zatracenie. Każdy gdzieś idzie na zatracenie w tym swoim znoju dnia, co z niego idziemy na zatracenie. Jeżeli nie przyjmiemy, nie zatrzymamy się chociaż na chwilę. Jeżeli nie zawołamy do Jezusa Chrystusa. A On jest Bogiem żywym, jest Bogiem realnym. Naprawdę. Nie namawiam, żeby publicznie, bo to wcale nie musi być publicznie. Ja w więzieniu gdzieś w środku takiego zła zawołałem do Boga sam. Tylko do Boga i Bóg mnie uratował. I każdy z nas może do Boga zawołać, bez względu na to, na jak, kim jest, bez względu na to, co reprezentuje na tym świecie, bez względu na to, co ma i co posiada, czego nie ma i czego nie posiada. Każdy ma taką szansę u Pana Boga. Jeżeli macie taką ochotę, naprawdę zapraszamy do namiotu modlitwy. Jeżeli ktoś chce przyjąć Jezusa, to może Go przyjąć w domu. Może Go przyjąć nawet teraz tutaj po cichu gdzieś w kącie, zawołać do Pana Jezusa, poprosić, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu, uzdrów mnie, Panie Jezu, przyjdź i ratuj mnie, a Jezus ratuje. Jezus, naprawdę, ja jestem świadectwem, żywym świadectwem działania żywego Boga, że uratował mnie, że dał mi nowe życie, za co jestem Mu całkowicie bardzo wdzięczny, że uwolnił mnie od wielu rzeczy, z którymi sobie nigdy bym nie dał rady. I powiem wam, że żadna terapia świecka, żaden terapeuta, żaden psycholog latami nie dawałby sobie rady ze mną. I w świetle nawet tych terapii, tej nauki, to ja powinienem tutaj jąkać się za przeproszeniem, bo tak, mam przećpany mózg, od dziecka ćpałem kleje, amfetaminy, narkotyki wszelkiej maści, byłem uzależniony do tego stopnia, że brałem narkotyki po żyłach i to takie ilości, że powiem wam, że nie jeden narkoman to może książkę na ten temat pisać, że nie dał rady. Stoję tutaj, jestem żywy, zdrowy, cały i dziękuję Bogu za to. Mam wspaniałą żonę, wspaniałe dzieci, wspaniałych braci i siostry w Chrystusie, których poznaję. Bo powiem wam, że Bóg działa wszędzie, bez względu na denominację, ale jeżeli szczerze wierzymy w Boga, przyjmujemy Jezusa Chrystusa i szczerze czytamy Słowo Boże i przyjmujemy do swojego życia. Także to tyle, co chciałbym powiedzieć. Szkoda, że czasu nie mamy, bo mógłbym wiele jeszcze mówić ze swojego życia, świadectw zdać, no ale dziękuję Bogu, dziękuję wam, że wysłuchaliście tego. Amen.
A ja tylko powiem, że znam Andrzeja od wielu lat. 100% prawdy.